Konkursy fryzjerskie to nie nowość w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie. Wydarzenia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów z całej Polski. Liga Hand and Beauty, to znaczy dwa konkursy, plecionki i warkocze oraz Junior Skin Case, czyli strzyżenie męskie. Jest to konkurs organizowany dla uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia oraz techników fryzjerskich. I to właśnie nasza szkoła, z czego się bardzo cieszę, bo tradycje są olbrzymie, jeśli chodzi o fryzjerstwo, organizuje ten konkurs wraz z koloryzacją.com. Skąd uczestnicy przyjechali tutaj na ten konkurs i rozumiem, że też uczniów waszej szkoły nie zabrakło? Tak naprawdę jest to konkurs ogólnopolski i są osoby z Gliwic, z Tychów, a nawet z Tarnowa. Także można powiedzieć, że faktycznie cała południowa Polska zjechała do Cieszyna i jest wielkie święto fryzjerstwa w naszej szkole. No właśnie, a uczniowie z tej szkoły jak sobie poradzili? Bardzo się cieszę, bo młodzież, no, żeby w niedzielę przyszła, prawda, to różnie bywa, ale tak, zarówno w plecionkach, Ola tutaj zajęła drugie miejsce, z czego bardzo gratuluję, a także dwóch chłopaków, no niestety nie znaleźli się na podium, ale bardzo im gratuluję i także było ich więcej. Tutaj plecionek było mniej, chłopaków było więcej, ale myślę, że wszystko przed nimi, bardzo ładne fryzury były, także, ale też poziom był bardzo wysoki. Jeśli chodzi także o jury, na co chciałam zwrócić uwagę, przyjeżdża cała czołówka Polski, także tutaj faktycznie są odkrywane talenty, więc ten poziom jest bardzo wysoki, dużo się można nauczyć. Tu nie chodzi też o miejsca, ale zdobywanie umiejętności, także myślę, że to jest takie otwarcie drzwi do ich dalszej kariery. Wyróżnieni uczniowie nie kryli zadowolenia. Gratuluję, pierwsze miejsce ex aequo. Na czym polegało to wasze zadanie i czy duża konkurencja była? Na pewno duża konkurencja była. Zadanie polegało, żebyśmy wykonali fryzurę typu skin fade i wydaje mi się, że poradziliśmy sobie najlepiej. Ale konkurencji nigdy nie można lekceważyć, zawsze trzeba dawać siebie 100% i wydaje mi się, że nam się po prostu udało dobrze zrobić, wykonać robotę swoją. No ale udało się wam, no to tak nie jest do końca, to są też umiejętności, jakiś pomysł, kreatywność. Jak myślicie, co tutaj zadecydowało? No pochwalcie się nam trochę. Ja starałem się moją fryzurę w taki nieco bardziej kreatywny sposób wyróżnić. Tam tył taką a la płetwo zakończyłem, żeby wyróżniać na te innych. No i uważam, że też fejdzika dosyć często zrobiłem, tak jak kolega. Ja bardziej postawiłem na fryzurę nowoczesną, luźną. Nie chciałem przesadzić z układaniem, żeby to jednak była fryzura, w której mój model nie będzie się wstydził pokazać na ulicy. Drugie miejsce, no to gratulacje. No i tu jest twoja praca. Jakbyś nam mogła opowiedzieć, czym się zainspirowałaś, dlaczego tak, a nie inaczej. No drugie miejsce, no to dobra praca. Dziękuję. No to inspirowałam się bardziej taką klasyką, bo ja bardziej wolę takie stonowane. No i tak coś tam miałam w głowie i sobie to tak zrobiłam, nie wiem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.